Kurczę, pieczone, nie mam z kim nagrać odcinka. Zaczęły się wakacje, wszyscy powyjeżdżali. Tusk nie odbiera. Z Samuelą nie powinienem. Guzior w trasie. Stanowski! A nie, nie, ze Stanowskim to później. Dobra, zobaczmy listę rezerwowych. No dobra, czyli skoro z kamerzystą na pewno do września nie da się nagrać, to zostaje tylko Yoshi. No może nie odbierze. Jezu, nie odbierz, proszę, nie odbierz, proszę, nie. Halo? Halo? No, cześć. Słuchaj, mam takie pytanie, takie niezobowiązujące. Znaczy, jak nie, to nie, w ogóle bez problemu. Słuchaj, bo potrzebuję do odcinka, wiesz, scenek. Ogólnie, mordo, jestem na Malcie teraz w tym momencie. A, na Malcie jesteś? A, to na Malcie, nie, nie, to w ogóle, wiesz, to nie ma co, to nie masz co się tam kłopotać, wiesz? To olejmy. Ale wiesz co? Nie, musisz przyjeżdżać. Słyszysz, halo, nie przyjeżdża. Yoshi! Jestem najszybciej jak tylko mogłem. Super, fajnie, że jesteś. Ekstra. Warga. W dzisiejszym odcinku Yoshi jeszcze nie raz wróci na Maltę. Ksiądz Bartłomiej Chemot przejmuje tę wieś. Kanał Dawida Myśliwca przejmują hakerzy. A Warga znowu znajduje pretekst, żeby ubrać lateksowe kozaki. Zresztą oto i on w pełnej klasie. Człowiek Warga. Sezon ogórkowy w pełni, kochani, co nie oznacza, że jeżeli twoja mama albo siostra kupiły sobie ogórka, to będzie z tego pyszna mizeria. You still wanna show me your cucumber? Swoją drogą, mizeria po włosku to bieda, ale tutaj jej nie zaznasz. Mizeria? Powiadasz. Bo też witam Cię w tej bogatej zupie życia, czy też bogatym zupstwie życiodajności, jakim jest 121 odcinek z zupy! Zupny absolut. Gdzie? Co? Jem. Co? Zupę. Kochani, słuchajcie, wiecie co? Ja wam powiem, chodźcie bliżej, chodźcie wszyscy bliżej, tak zgromadźcie się, ja wam coś opowiem, bliżej, śmiało. Minęła już połowa wakacji. I co, smutno teraz, co? Tak tutaj taka kula się robi, tak, ciśnie trochę w żołądeczku, nie? Bo za miesiąc trzeba wrócić do szkoły, a tam czeka ten Krystian z trzeciej klasy, który jest w tej trzeciej klasie już od 3 lat. Będzie gnębione. A dla wszystkich innych, którzy już do szkoły nie chodzą, minęła już połowa lata. No nie. Słuchajcie, znam ten ból, dlatego dzisiaj postaram się wam dostarczyć rozrywki i przemyśleń, żebyście byli w piknikowym nastroju. I nie piknikowy nastrój, tylko piknikowy nastrój. Czyli w zupełnie innym niż przez ostatni tydzień był Dawid Myśliwiec. I to jest ważne. Dawidowi ktoś serio zrobił straszne draństwo. Włamał mu się na kanał. Mimo wszystkich zabezpieczeń, mimo dwuetapowego potwierdzania konta hasłem i tak dalej. Ktoś się włamał i wrzucił live reklamujący jakieś kryptowaluty. Oni zhakowali nawet naukowy bełkot. Ja pierdzielę, ty. Po prostu wymiękam, patrz. Czyli ostatnimi czasy klasyczna, popularna, skamerska zagrywka. W porę udało się zapobiec usunięciu treści, bo też to lubią robić ci hakerzy. Ale YouTube postanowił kanał i tak usunąć. Ze względu oczywiście na pogwałcenie przez Dawida regulaminu. Kanał naukowy. Kanał potrzebny. Kanał uświadamiający ludzi. Od razu zaczęły się teorie, że być może zrobiły to jakieś szury antyszczepionkowe, czy też płaskoziemcy. I teraz tak, to samo w sobie już jest jakąś parodią, bo wszyscy wiedzą, że Dawid nie jest gościem, który reklamuje kryptowaluty i podpina się pod jakieś skamiczne rzeczy i w ogóle, no, jest podejrzanym typem. No taki nie jest, no. Tym bardziej, że pracownicy YouTube'a z Polski mogą to poświadczyć, bo znają doskonale jego kanał. Ale tutaj historia jest dużo bardziej złożona. Najbardziej jednak w tym wszystkim kuriozalne jest to, że to nawet nie jest wina pracowników, tylko systemu, który w jakiś sposób tak działa i gdzie trzeba poświadczyć, musi to przejść przez szereg zespołów i te zespoły muszą wydać po prostu jednogłośną opinię. Przez co na tę opinię trzeba było czekać 4 albo 5 dni. A wiecie dlaczego? Bo był kurwa weekend. Ja
uwielbiam ją. Nie, Lolo, nie tym razem. Weekend, normalny weekend. Sobota, niedziela. No bo przecież to jasne, ludzie w weekend nie pracują żadni, no kurde, prosta sprawa. Idąc tym tropem, ja się w ogóle dziwię, że w wakacje ktoś się do niego odezwał, a nie dopiero 1 września. Serio, nie kumam tego trendu. W tak wielu przypadkach jest to dla mnie po prostu totalnie niezrozumiałe. Takie molochy jak banki, czy też serwis, na który ludzie wrzucają po miliony godzin filmów dziennie, powinny funkcjonować 24 godziny non-stop, mieć stałą opiekę i rozwiązywanie problemów. Niezależnie od dnia czy pory, bo też żyjemy w świecie, gdzie w jednym miejscu akurat kończy się piątek, a w tym samym miejscu, jakby po drugiej stronie, chociaż właściwie nawet w tym samym też miejscu, zaczyna się niedziela. Najbardziej jednak mnie to rozpierdala, jak widzę coś takiego w szpitalach. To jest taka praca, która powinna funkcjonować, która być robiona i dostępna 24 godziny na dobę. I absolutnie nie mówię o tym, że lekarze nie mają mieć wolnego, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był system zmianowy, wymienny, żeby można było jakąś rotację zastosować, no tylko oczywiście powinno być więcej osób, które będą to wszystko obsługiwały, prawda? No a tego nie ma, bo nie ma pieniędzy. Chodzi o to, że jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, to żadne operacje w szpitalu nie będą robione w weekend. Mojego znajomego ze szczęką do drutowania odesłali do domu, bo przyjechał w sobotę kurwa nad ranem do nich, więc stwierdzili, że no niepotrzebnie go będą tutaj kładli, bo i tak nikt go nie zobaczy tak na dobrą sprawę do poniedziałku. Ja sam miałem operację we wtorek, po wypadku, który się odbył w sobotę nad ranem. Całe szczęście, że jeszcze ratownicy i SOR działają całodobowo. Wie pan co, tutaj widzę, że ewidentnie tutaj mamy zawał. Ja zadzwonię po kolegów szybko i... O kur... Co? Jest... Mamy 18 i jest piątek. Wiesz co, poczekaj sobie tutaj, na spokojnie wszystko, wiesz? No piątek jest, weekend mi się zaczyna, wiesz? Ale spokojnie, ja też będę jutro zgonował. Trzymaj się, mordo. Sprawa z Dawidem jest pojebana, ale na szczęście odzyskał już kanał i wszystko się dobrze skończyło. Przynajmniej mam teraz czas, żeby rozwijać swoje pasje. A jak wzmocnię górę, to mnie jeszcze wezmą do NBA. Ej, to mnie przyjmą do NBA. Masz koszulkę z Rodmanem? No, nie ma. I żeby nie było, ja w pełni rozumiem Dawida, bo sam przechodzę podobne rzeczy, jak doskonale wiecie. Zapewne wielu z was zapyta, dlaczego niektórych filmów z dupy dużych odcinków nie ma na kanale, a przez prawie tydzień 90% było niedostępnych. Słuchajcie, super prosta sprawa, o której wspominałem kiedyś na jakimś stories na Instagramie. Okazało się, że być może według YouTube'a, według jego algorytmów i tam jakichś wyznaczników i regulaminów, być może w jakimś stopniu popieram grupy terrorystyczne. Co? Chujów 100. To! Oj, za chwilę ciężko będzie, nie wiem, kurwa, z bananem iść po ulicy. Stop. Nie. Proszę odłożyć tego banana natychmiast. Słucham? Niech pan odłoży tego banana i się od niego odsunie. A to jest banan, którego chciałem zjeść, więc... Ja bardzo dobrze wiem, co to jest. Panie pan, rzuć pan tego banana i pan odejdź. Świruje? Co pan świruje? Nie? Dzwoni na policję. Chyba pan rzuć pan tego banana. To jest banan do jedzenia, debilu. Rzuć pan tego banana, dzwoni na policję. Serio? Serio. Wypchaj się. No. Pan mi podziękuje jeszcze za to. No. Obywatelski obowiązek spełniony. Może jestem już troszkę taki przewrażliwiony, ale... Aha, pułapka! Dobra, to tutaj nie jest tak bananowo, wytłumaczę jak było. 2 tygodnie temu dostałem na kanale takie ostrzeżenie, które nie było do końca ostrzeżeniem, tylko było takim zwróceniem uwagi, że mój film narusza zasady, i usuwają ten film, ale to jakby nic mi z tego powodu nie grozi, tylko po prostu usuwają ten film i nie mogę go odzyskać. I to były zasady dotyczące organizacji terrorystycznych, ich wspierania i tak dalej. To był film sprzed 4 lat i został usunięty permanentnie. Oczywiście jak to ja odwołałem się, że tam nic takiego nie ma, jeżeli coś takiego jest, to jest totalnie wyrwane z kontekstu i dotyczy w ogóle czegoś zupełnie innego. No i oni przyjęli to odwołanie i odpisali mi po 10 minutach, że zweryfikowali to i podtrzymują decyzję. Dzień później kolejny film został usunięty i dostałem już ostrzeżenie, ale takie, że jeszcze nie wpływało ono w żaden sposób na kanał. I to był film sprzed 5 lat. Znów
ten sam powód. Tydzień później, jep. Usunięcie filmu sprzed 6 lat i ostrzeżenie, tym razem wpływające na kanał, przez tydzień nie mogłem nic publikować. Znów odwołanie, kontakt z supportem i kompletnie nie rozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. No to się kurwa w końcu dowiedziałem. Chodzi o filmy, na których pokazywany jest nawet w najmniejszym stopniu fragment ataku z 11 września. Fragment, dodam, bez kontekstu. Czyli nawet jak nie popierasz, a wręcz potępiasz i nie wiem, w jakiś kurwa satyryczny sposób wyśmiewasz teorie spiskowe Amerykanów, no to YouTube uznajcie za nowego Osamę. Silence! No dobra, ale jakby ja się tam dogadałem i z supportem i z nimi wszystkimi, że to wiadomo, że to jest wyrwane z kontekstu, ale wiecie, co to oznaczało? Że musiałem przejrzeć ponad 650 swoich filmów i sprawdzać, czy nie ma tam fragmentów, które mogą być tak zrozumiane, albo w ogóle jakichkolwiek fragmentów, żeby je po prostu uciąć, wykastrować. Dlatego jeżeli oglądacie jakieś moje stare filmy i widzicie, że coś tam jest usunięte, no to już wiecie dlaczego. I szczerze mówiąc, wiecie jak jest, znacie mnie, znacie moje poglądy, wiecie jak bardzo nie cierpię wszelkich ekstremistycznych pojebów i absolutnie gardzę ich działaniem, no to inni tego nie kumają już, po prostu nie można żartować z pewnych rzeczy. A w ogóle Yoshi ma taki pseudonim, bo tak jak ten stworek Yoshi z Mario lubi wciągać różne rzeczy. No kiedyś byłem gruby tak bardzo. Dobra, wytnij to, nie możemy tego puścić. Czemu nie? Mordo, z tego się teraz nie można śmiać. Mata śpiewał, że teraz nie, że grubemu chce się pić, więc polej mu te kole. Ja bym się nabił kolki takie, nie, ale nie możemy, wytnij. Dlatego taka rada dla was, jeżeli chcecie coś na śmiesznie wrzucić z WTC, to tego nie róbcie, bo dostaniecie bana na YouTubie. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby zamknąć usta ojca dyrektora, ale najwyraźniej można, bo całkiem niedawno Radio Maryja zamilkło na kilka godzin. Działania prowadzone przez Stowarzyszenie Watchdog Polska mają jeden cel, zniszczenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Serio, w tym momencie wyobrażam sobie, jak 20% emerytek dostaje zawału serca. Bo w końcu tyle już zainwestowały w to dobro, żeby to dobro szło dalej, żeby ojciec Tadeusz tym dobrem zarażał innych ludzi. I nic z tego mamy nie mieć, nie mamy mieć ciepłych fal radiowych wpływających do naszego domu i zarażających ten dom dobrem. Dzięki za to, że jesteście. A Rydzyk zbiera sobie dzięki temu tyle hajsu, że za chwilę poleci sobie w kosmos, tak jak Bezos. Wielkim fiutem prosto z ziemi. To jest oszczerstwo, dopóki mi nie udowodnią. Kurwa, to trochę jak w tym filmie 2012, nie? Nie macie takiego wrażenia? Że wszyscy ci bogacze wykupują sobie miejsca na statkach, arkach. Ciekawe, czym by poleciał Rydzyk. Maryjo, niepokalana zawsze dziewicą. Swoją drogą bardzo to podobne do finału pierwszego sezonu Raised by Wolves. Bo czymże są takie małe statki wypełnione życiem, które chcą zająć tym życiem jakąś kulkę. Bardzo za to ubawiły mnie te wszystkie głosy oburzonych lewaków. Co za chuj z tego Bezosa? Naprawiłby ziemię, a nie bogaty pan sobie lata w kosmos. Znaczy, wiadomo, że generalnie Bezos to chuj i to podejrzany i nie daje się wysikać pracownikom w pracy. Nie dla psa! I w końcu w tej rakiecie czuł się jak podrzędny pracownik Amazona. Bez kibla. Ale z drugiej strony, weźcie się wy wszyscy, odpierdolcie! To są jego pieniądze i może sobie zrobić z nimi co chce, jak chce, to sobie je wsadzić w dupę i je wysra i potem porozdaje. Plus, tak szczerze, to jest postępowo bardzo złe myślenie, bo to właśnie takie rzeczy napędzają odkrycia. Wyobraźcie sobie, jak w 1480 którymś ludzie truliby dupę Kolumbowi. No i po co ty chcesz tam jechać, co? W ogóle gdzie ty chcesz jechać? Do Indii. To jest już droga do Indii, po co? Ale nową chcę znaleźć, żeby było łatwiej ludziom... Ale u nas na przykład, zobacz, u nas, nie? Wenecja, zalewa ją, na pewno globalno ocieplenie, może z tym byś coś zrobił. Ale ja już mam... Ja chcę eksplorować nowe te i mam galeon, który... W dupę se wsadź ten galeon i się nie kurwa wyruchaj. Postęp ma to do siebie, że wymaga podejmowania pewnego ryzyka. Eksploracji, eksperymentów i udawania się w zupełnie nieznane nam rejony. I fizycznie, i metaforycznie. I takim czymś chociażby jest kosmiczna turystyka. To po prostu rodzi nowe rzeczy, zresztą świetnie wam wytłumaczę to Dawid, bo Dawid już teraz ma kanał, więc może tłumaczyć rzeczy, Dawid? Skoro już odzyskałem kanał, to może się wypowiem na ten temat.
Więc generalnie oczywiście można się czepiać tego, że pieniądze wydawane na kosmiczne podróże mogłyby być zainwestowane z większą korzyścią dla społeczeństwa gdzie indziej, ale zwrócę też uwagę na pewną kwestię, która trochę broni takich ludzi jak Jeff Bezos, a mianowicie, że takie historie napędzają ludzką wyobraźnię. Takie wyobrażenia o takich historiach przyciągają do nauki, do badań kosmosu, do badań naukowych młodych ludzi. Ci młodzi ludzie będą odpowiedzialni za dalszy postęp, który może się przełożyć na ogólne dobro społeczeństwa, więc no byłbym powściągliwy w takich bezpośrednich atakach. To może w dłuższej perspektywie czasu przynieść coś każdemu, bo postęp naukowy to jest coś, z czego potencjalnie może skorzystać każdy z nas. Nie będę już tego potrzebował chyba. A mogło przez głupie błędy systemu takiego Dawida zabraknąć, co? A jak takiego Dawida zabraknie, to na co dzień będziecie mieli to. Mordercy! Serio, to byli ludzie, którzy zaatakowali punkt szczepień. Zwykłym kurwa szmaciarzem jesteś! I to jeszcze gdzieś mi się tam mieści w głowie, to ich pojebaństwo. Ale potem zaatakowali ratowników medycznych i wyzwali ich od zdrajców i kurwa grozili im. Kumacie to? Srem na ciebie, kurwo jebana! Wracając na chwilę jeszcze do tematu Dawida i hakerów. To był bardzo podobny case, co niedawno miał Yoshi. Straciłem kontrolę nad kanałem na YouTubie, który w tym momencie oglądacie. Straciłem dostęp do maila. Gość był nawet na moim Instagramie. Tylko, że w jego przypadku wszyscy wiedzą, że on kazał Unboxalowi się podszyć, żeby ten mu niby zhakował konto i żeby było po prostu więcej szumu wokół niego i żeby suby leciały i tak dalej, żeby było zainteresowanie, żeby trafił na czasie. No pewnie, że tak zrobił tylko po to. Po prostu chciał wziąć wszystkich na litość i dzięki temu teraz ma pieniążki z filmików na piwko. Więc zostaje sponsorem tego odcinka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest raper Yoshi. Ale mordo, nie jestem raperem. Ja nagrałem dwie piosenki w życiu. Jedną z Minecrafta, drugą z Brawl Starsa. No ale ubierasz się jak raper? Nie no, normalnie, na co dzień tak sobie chodzę. Ale byłeś w kampanii z Rapsonem. No, ale była też tam Mafaszyn, to co kurwa? Mafaszyn! Blogerką modową? Mafaszyn, a Mafaszyn jest dziewczyną rap... W sumie masz rację. Ale co się stało? A propos bycia raperem, czy już wspominałem wam, że grałem na festiwalu w Sławie? Najlepszej chłony tu naćpane, warszawskie powietrze. Pojechaliśmy sobie ekipą w końcu na coś, co przypominało namiastkę normalności. I tam też mogliśmy w końcu na żywo zobaczyć tych wszystkich ludzi, których tak długo nie widziałeś, bo nie można było iść na koncerty. Zatem było Ojo, które wyglądało jakby żywcem wyciągnięto chłopaków z Bravo z 96 roku i którzy rzucali workami w tłum. A mogły to być bułki w tłum, bo ludzie tak samo głodni koncertów byli też po prostu głodni. Był BDS, miał miotacz ognia i palił staniki. Czemu właściwie ktoś rzucał staniki? Trzeba sobie pomagać, trzeba się wspierać. Był Kukon, był Żabson ze szramą na plecach od stage divingu. A ja też coś wiem o kontuzjach po stage divingu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy po skoku okazało się, że strasznie uderzyłem się w nogę. Bo ja głupi nie wziąłem pod uwagę tego, że kiedy nie widziałem, postawiono tam kurwa barierki. Był problem jak zawsze full pro. Był jako niespodzianka Mata i Gombao 3-3 ty kurwo. Ale znowu nie było Snoop Dogga, żeby mógł odpowiedzieć Macie na ten diss kurwa, który mu zrobił. Boi się frajer. A kto to taki ten Snoop Doggy Doggy? Co ty myślisz, że złapałeś Boga za nogi? Był Quebo i jego milion watów energii. I nawet wlazł mu gość na scenę, ale nie przysoblił i nie wyrzucił typa. Nie przerywamy show, kochani. Zabijaj stąd, mordo. Był Sarius, ale go nie widziałem, bo w tym samym czasie ja miałem koncert na scenie oldschoolowej. I wyglądał tak. Morda! No. Warszawskie powietrze! Na duszach my ciągle jest elektroszar. Dziś czuję się jak one man, one żan, misio żart. Pływa po mnie deszcz, jeszcze lepiej się jak mgła. Otulam się ciepłem dwóch MDMA. Lecę wyżej niż oni, wyżej niż oni. Lecę wyżej niż oni, z wyrwanymi skrzydłami. Bez aureoli, wyżej niż oni. Lecę wyżej niż oni. I teraz tak szczerze, to było naprawdę super przeżycie. Kocham festiwale, kocham na nich grać i kocham czuć te emocje bijące od ludzi, tym bardziej
później, jak się z nimi spotkam po koncercie, jak przychodzą do mnie i sobie chwilę rozmawiamy. Bardziej, że grałem na scenie oldschoolowej, po mnie grał JWP, Łona, dzień wcześniej OSTR i Molesta, którzy jeszcze wtedy nie mieli problemu z dzieleniem ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych. By the way, nikt tam niczego nie sprawdzał. W ogóle zajebiste jest to, że oglądam koncerty ludzi, których muzycznie w chuj szanuję, których warstwy tekstowe są dla mnie jakimś tam wyznacznikiem tego, co się dzieje w tej chwili i w kraju, i w głowach młodych ludzi. A przy tym gadam sobie z nimi, piję i hehehehe. A większość z nich to są w sumie młode chłopaki i okazuje się, że byli kurwa moimi widzami w gimnazjum czy też w liceum. A niektórzy nawet do dzisiaj. I to jest, przysięgam, w chuj budujące uczucie. No i w ogóle o nim jeszcze nie wspomniałem, ale teraz wspomnę, bo chciałem, żeby to było takie creme de la creme i taka wisienka. Na festiwalu był też Guzio. I to był jeden z najlepszych koncertów na żywo, jakie widziałem, a na pewno, jeżeli chodzi o polskie koncerty, to najlepszy. Energia połączona z melancholią i liryką, no kurwa, miks idealny. Daję temu koncertowi miliony na milion, bo w końcu... Milion jest za rogiem, tak jak żabka. No jak twoje subskrypcje, jeszcze jak sobie kurwa poczekasz na ten milion. Skoro już przy tematach muzycznych jesteśmy, ostatni odcinek zobaczyło tyle osób! Więc wy wszyscy wiecie, że nagrywałem teledysk z Bogdano Banani Deluxe. O, i właśnie ten teledysk wylądował! Ridin, ściągaj rajdy, twoja niunia pewnie woli to od mapyn. Wbijajcie na kanał HHNS, żeby sprawdzić sobie całość. I dajcie znać w komentarzu tam, że jesteście ode mnie i że jest super i że w ogóle... Znaczy, dajcie, napiszcie, co uważacie. Mi się mega podoba. Palmy Miami się pytały o nas. Kończymy zawinięci w palmę na De Gaulle'a. Można powiedzieć, że muzycznie gdzieś tam wróciłem. Wróciłem tak jak... Tusk. Wyjdź z tej swojej jaskini, wymienić się argumentami. Ale dzięki temu powrotowi mogliśmy się w końcu dowiedzieć z TVP, że Tusk jest tak naprawdę diabłem. Serio, pokolorowali obrazek na czerwono, dojebali taką saturacją i tak przekręcali mu głowę, znaczy w sensie tak ujęcie robili, żeby wyglądało, że ma rogi. Chciał pan odpowiedź, ma pan odpowiedź. Udowodnili też, że bardzo często mówi po niemiecku. Którego niemieckie media okrzyknęły Opposition Führerem. Danke für alles. I jeszcze pokazali, że dziennikarze TVP nie mają z nim kurwa żadnych szans. Czy te doradztwa pana profesora są dla was istotne, kluczowe? Pan profesor Żońca nie jest moim doradcą. Ale jest, był platformy doradcą. Chciał pan odpowiedź, ma pan odpowiedź. Co tylko oburzyło prawicowych felietonistów, że do dziennikarzy to z szacunkiem trzeba. Słuchajcie, co jak co, można dziada kurwa nie lubić. Ale prawda jest taka, że zna się na rzeczy i zęby te swoje zdradzieckie, niemieckie zęby oczywiście, zeżarł na tej polityce zarówno polskiej, jak i zagranicznej. I de facto stanowi w tej chwili chyba jedyne realne zagrożenie dla Kaczyńskiego. Widziałem i słyszałem, że prezes Kaczyński ma problem z pewnymi kompetencjami. Co jest trochę spoko, bo jednak ktoś stanowi to zagrożenie, a trochę chujowe, bo nie ma innej alternatywy. Bóg się wam rodzi. Bo jeżeli sam Mariusz wypierdala i nie zainterweniuje, no to będzie musiał odesłać swojego syna. Nie podoba ci się w Polsce, to spadaj sobie do wulkanu. Krystian, spadaj sobie do wulkanu, by żyło się lepiej jemu i jego staremu. Aha, i mamy ten słynny nepotyzm. Znaczy słuchajcie, jest nepotyzm i nepotyzm, prawda? Bo można na przykład kogoś zatrudnić albo pomóc mu w znalezieniu pracy, kto ma kurwa kwalifikacje. A może nie mieć żadnych kwalifikacji, tylko po prostu koneksje rodzinne i to jest wtedy chujowe, prawda? Chujowe też jest, jak do kogoś bez powodu dzwonisz. Halo? Nie no stary, nie mogę teraz z tobą gadać, wiesz? Na Malcie jestem. Mordo, ale to ty do mnie dzwonisz. Nara. Ale to nagranie tego odcinka to było moje marzenie. To była moja szansa, żeby spędzić czas z idolem. Co znowu? Znowu chcesz jakieś mi wcisnąć nieśmieszne stare memy? Ej, przepraszam. To taki żart był, wiesz? Nie, stary, ale nie musisz. Serio. Już jadę do ciebie. Nie, słuchaj, naprawdę nie masz po co przyjeżdżać. Jestem. Przepraszam. Przepraszam cię jeszcze raz. Już jestem. Już jest jak Tusk.
niestety wraca. Powrócił też arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Tym razem jednak nie musi, jak to sugerował kiedyś Maleńczuk, powstrzymywać chuci. Sławoj Leszek Głódź powstrzymuje chuć. Bo będzie zarządzał statkiem gorących świń we wsi Piaski. Tak, został sołtysem w Piaskach. Ha! Zaskakująco dziwne, że tuż po coming outcie Andrzeja Piasecznego. Nic nie musi się ze swą miłością ukryć. Ty, a może naoglądał się za dużo Warsaw Shore i chcę, żeby każda krzyczała jego imię. Krzycz Sławoj! Myślę, że to idealny moment, żeby ksiądz Bartłomiej Chemot pojechał po swoje. Hej ho, w sołtysy by się szło. Ja teraz nie mogę doczekać się, aż spotkam swoją nową trzutkę, ponieważ zamierzam zostać sołtysem w tej wsi. Ha, 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 hi, hi, hi. Jeżeli ksiądz Sławoj Głódź tak może zrobić, dlaczego ja też nie mogę zrobić tak jak on? Wyzwanie przede mną. Wsie polskie i miasteczka czekają na mnie. Idę. Co mam zrobić? Ja już myślałem tak, o wódce za darmo co drugi dzień. Po pół litra, nie? O, przydałoby się. Tu będziemy krzyżować. Ustawiamy krzyże, tak myślę, tak wzdłuż drogi, co 5 metrów, a wieczorem będziemy je po prostu smarowali czymś łatwopalnym i podpalali, żeby po prostu, raz, żeby zaoszczędzić na prądzie, żeby te latarnie sobie tam nie świeciły na darmo, ekologicznie będzie, a dwa, że będzie to fajnie wyglądało, będzie jakąś atrakcją turystyczną, czy coś w tym rodzaju. Oczywiście nie bez powodu jestem na tym polu, bo stąd właśnie się biorą dzieci. I na przykład tak, to będzie Kazio, bardzo ładny Kazio. Kazio, proszę bardzo, jak się ładnie rozwija. Muszę powiedzieć, że czasami to jesteśmy za aborcją, na przykład no, w takich wypadkach. No proszę bardzo, co z takiej kapusty wyrośnie? No gruszki na sośnie? No nie, no w ogóle to już nie ma o czym gadać. Nie, LGBT są jak coś u was? Nie wiem, chyba że z tych nowych. Chyba że nowych, no nowe LGBT. To jest najgorszy sort, wie pani o tym. Czy właśnie, takie niedyskretne pytanie. Lubi pan świnie? Kto nie lubi, ale to nie ma świnie. Wszystko stare baby. Myślałem, że jakieś świnie są, wie pan. Oho, kogut. A kogut to jest znak szatana, więc proponuję ominąć te miejsce szerokim łukiem i tu już moja jurysdykcja są... Zamknij ryj, nie będzie obowiązywała, szatanie pieprzu. Całość już niedługo, w przyszłym tygodniu. Niedługo za to wszystkie stulejaki nie będą wiedziały, co zrobić, bo zmieniają się modelki Victoria's Secret. I zamiast tylko modelek będą też modelki plus size, osoby z ruchu body positive, laski, które osiągnęły coś więcej niż kariera w modelingu, a także sportsmenki. I teraz tak, czy to dobrze, czy chuj? Znaczy, jeżeli byście zapytali mnie, to mnie na przykład to jebie. Bo nie walę konia do pokazów mody i do kreskówek od jakiegoś czasu. Ale wiem, że nadal są ludzie, którzy waliliby do króliczki i loli, więc sami wiecie. Wiadomo też, że poprawność polityczna zbyt mocno galopuje i po prostu za chwilę sobie ten głupi ryj rozwali. A pokazy... za moment będą wyglądały tak. Proszę państwa, przed wami pokaz kolekcji letnio-jesiennej Sekretu Wiktora. I serio, ja nie miałbym z tym żadnego problemu, żeby zrobić dokładnie coś takiego dla facetów, żeby to działo się na tych samych prawach. Tylko tak naprawdę koniec końców chodzi o to, kto to de facto realnie kupuje. Faceci? Czy może jednak ich laski? No właśnie. A kto kupuje kaktusy, ten może się nieźle wpierdolić. Ostatnio hitem stał się tajwański kaktus grający piosenkę Cypisa. Tylko jedno powiem, mam koksu 5 gram. Wiadomo, jaki ta piosenka ma wydźwięk, ale pamiętajmy, że zrobili to goście z Tajwanu, którzy... No ci biedni ludzie nie wiedzą, kurwa, gdzie jest zbuczyn. Co to jest, kurwa, zbuczyn? No właśnie, to jest dokładnie ten sam case, co Europejczycy robiący sobie tatuaże z chińskimi znaczkami, które oznaczają, nie wiem, kurwa, kurczaka 5 smaków. Tosty! Plus, nie zapominajmy o tym, że taki Bobby McFerrin pewnie do dzisiaj nie wie, jak wiele, kurwa, zabawkowych ryb jest takimi rybami, które wiszą na ścianie i które się odwracają i śpiewają. Więc wychodzi na to samo, ale jednak Polska wygrała, bo coś osiągnęła. I kto wie, może ten ogórek, o którym wspominałem na samym początku, który kupiła twoja mama albo siostra, to też jest taki śpiewający ogórek. No śpiewaj!
Śpiewaj! Dziwne, wczoraj jak zamknęła się w pokoju, to cały jęczał. Co to za dziwna odmiana? Makrelowa? Najważniejsze, żeby mieć śpiewającą kołdrę! Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayerful, właśnie na pokazie Kołder i Prześcieradeł dystrybuował nielegalnie film o papieżu. Co? To wszyscy Polacy, to jedna rodzina. Znaczy nielegalnie nie dlatego, że bestia z... że Karol Wojtyła robił tam jakieś rzeczy nielegalne. Hej, hej, ty! Chodź, podejdź tu. Tak, tak, ty. Chodź, podejdź tu, kawalerze. Słuchaj. Chcesz kupić koc? Koks? Koc, koc. Tak. Po co mi koc? Słuchaj, jest taki żółty, sam dobrze wiesz, kto w nim spał. No nie, i... Czekaj, dodam do koca jeszcze nieopublikowane wcześniej nagrania z Janem Pawłem II. O! Ja znam ten film, przecież to nie jest Jan Paweł... To jest Jan Paweł II. Biorę. Tylko nielegalnym, bo nie miał praw do tego filmu, a dodawał go do każdego zestawu tych pierzeń, bawełnianych pierzeń, czy jakichś tam wciskanych starym ludziom. Wytłoczył tego 30 tysięcy egzemplarzy. Co to jest? Kurwa, to platynowa płyta! Ech, to dopiero byłaby pościeluwa na prawdziwą polską szkolną dyskotekę. Ale wiadomo, rączki przy sobie. O, 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 tak się tańczyło na szkolnych dyskotekach. Dobra zamiana. Bo po prostu chodziło wtedy o to, żeby zachować cnoty niewieście. Co? Cnoty? Niewieście, wypierdolcie ją tam. Cnota jest usposobieniem do dobrego działania. Jeśli pan chce większego rozwinięcia, musi pan zapytać filozofów, dlatego że jestem prawnikiem. No, co ty? Ty, nie wiem, że o czym mówisz. Zaraz się dowiemy. Nasze ukochane Ministerstwo Edukacji i Nauki na czele z ministrem Czarnkiem wyskoczyło z takim pomysłem. Żadna konferencja rektorów szkół wyższych w Polsce mi tego nie zabroni. Dodatkową opcją, która będzie w programie szkolnym po wakacjach. I wiadomo, że nie chodzi o dosłownie zachowanie cnoty, czyli spokojnie, incele, nikt wam tego nie zabierze, o co tak walczycie. Czyli o cnoty, czyli wykładnie życiowe dotyczące ludzi. No w tym przypadku zdecydowanie chodzi bardziej o kobiety. No i oczywiście, można zacytować Biblię i Księgę Przysłów, co samo w sobie brzmi już jak jakiś kurwa dziwny żart, Księga Przysłów, what the fuck. I wtedy mamy pewność, że taka kobieta jest godna zaufania, zaradna, dba o honor męża, jest bogobojna, gospodarna, roztropna, ale też doskonale wszędzie i pamięta o schludnym stroju. Ona... Nie wiem, może byś przebrała się w jakiś schludny strój i uszyła mi jakąś koszulę, co? Mam nadzieję, że Czarnek szybko to wprowadzi. I to jest oczywiście lewicowe nadużycie, bo to jest chyba jasne, że ministerstwu nie chodzi o cofnięcie do średniowiecza. Prawda? Jeździ na traktorze, na kombajnie, ucz się! Co złego w uczeniu się, jak być zaradnym i gospodarnym, e? Ja na przykład, gdybym był kurwa młodszy, to chciałbym się tego nauczyć, a nie mogę, bo to cnoty nie wieście, halo. Są naturalne konsekwencje tłumaczenia kobiecie, że nie musi robić tego, do czego została przez Pana Boga powołana. I tak na poważnie, wiadomo, że schludny strój, umiejętność przędzenia czy bogobojność jest mało postępowa i do wyjebania, ale w sumie w tym wszystkim chodzi o jakieś postawy ludzkie. Problemem jest to, że to jest jednak fokusowane na kobiety, a nie ma nauki cnót męskich. Po co? Bo chłopcy kurwa tego nie potrzebują, bo wszystko wiedzą? Chuja wiedzą, potrzebują tak samo, tak jak kobieta ma dbać o honor kurwa jakiegoś gościa, tak facet musi się nauczyć szanować kobietę i kurwa ważyć się z jej zdaniem i chuj. I... vice versa. To, jak sformułowany jest ten program, jak jest nazwany, jest po prostu zajebiście głupie. Może po prostu zamiast tego nauczmy dzieciaki w szkole innego. Jak nie być chujem. Dzień dobry, witam wszystkich uczestniczących w dzisiejszych wykładach na temat empatii i tego, jak nie być chujem. Zaczniemy od podpunktów, które na pewno ułatwią wam i innym życie, bo te właśnie podpunkty będziemy realizowali tutaj, na tych lekcjach oraz w życiu na co dzień. Przede wszystkim z dzisiejszych lekcji dowiecie się, jak nie obrażać ludzi, a jednocześnie nie mieć kija w dupie. Jak śmiać się z samego siebie, jak szanować ludzi i jednocześnie dzięki temu być szanowanym i jak nie mącić ludziom w głowach, narzucając na siłę swoje własne poglądy. I tak praktycznie, jak nie zapłacić dodatkowego podatku dochodowego, żeby państwo się do ciebie nie przyjebało. I to wszystko, jeżeli chodzi o nasze lekcje empatii. Dziękuję. Dziękuję.
Bo wiadomo, że chodzi o to, żeby dzieci zostały dziećmi tak długo, jak to tylko możliwe. Powiedział ksiądz. Żeby potem nie skończyło się jak z Marty Renty. Ej, co do Renty, to do buzi. Nie, chuj, w sumie to nie pasuje do tego. Otóż znana influencerka sprzedała swoją miłość. Co? Tak, sprzedałam. Ale hola hola, stulejarze, to nie o taką miłość chodzi. Sprzedała wirtualną miłość jako NFT, czyli unikatowy, niewymienny token. I tutaj muszę wejść i powiedzieć starszym widzom, tak zwanym dziadersom, o co chodzi. To jest taki certyfikat internetowy, że ty masz jakąś rzecz, że wchodzisz w jej posiadanie. W ten sposób można nieźle tutaj spekulować kryptowalutami i ogólnie, no są przekręty na tym robione, nie? A z jej to ma. Ale przykładowo w Grecji jest pomnik, którego jakiś typ jest właścicielem i on ci go sprzedaje, tylko ty stwierdzasz, a niech on sobie tam będzie w tej Grecji, tam jest mi bardziej na rękę, że on jest, ale ja jestem jego właścicielem i wtedy on ci generuje takie NFT i jesteś, kurwa, jego prawowitym właścicielem, masz certyfikat. No to oprócz takich fizycznych rzeczy dzieją się też takie właśnie abstrakcyjne jak ta. I w ten sposób Marta sprzedała swoją miłość, właściwie token na jej miłość. Sprzedała go za prawie 1 000 000 złotych. Ech, kiedyś to był talon na kurwej balon. Teraz jest token na miłość influencerki. Miłość już stokenizowałam, a teraz pora na inne emocje. To jest wyższa szkoła OnlyFans, to jest kurwa szczyt simpowania. Kupić nieistniejącą rzecz, zapłacić lasce, której pewnie nigdy w życiu nie zobaczysz na oczy, na żywo, ale która ci napisze, że cię kocha i że w ogóle hej, hej, super, dzięki, że dokonałeś zakupu. I wydać na to, kurwa, bańkę? Jakież to, kurwa, jest smutne. Znaczy, o ile taka osoba, która to kupiła, naprawdę istnieje, bo wszystko i tak się odbywa w tych wszystkich dziwnych sieciach. Wszystkie dane dotyczące tego, czego jest się właścicielem, są zapisane na blockchain. Więc czy to scam, czy też akcja promocyjna firmy, która zajmuje się właśnie tymi wszystkimi NFT, a która należy do stu, który też współpracuje z Marty Renty, nie wiadomo. Za to taki Yoshi to może sprzedawać sobie rzeczy, ale nie z Marty, tylko z Malty. Hej, możecie kupić moją maltańską przyjaźń za jedyne 69 tysięcy dolarów. Aczkolwiek działa tylko i wyłącznie podczas mojego pobytu na Malcie. Ile mamy do wylotu jeszcze? Godzinę. Chyba jak dobrze. Wyłącz już to. Z Malty, renty. O Jezu, dobra, tak sucho to nie było już od 30 lat, a skoro przy tym jesteśmy... KALENDARIUM! Hej kochani, dzisiaj na tapet bierzemy rok 1991. Moi starzy mnie jeszcze wtedy nie planowali, bo urodzę się za 6 lat. Co za czary. Czar PRL minął, bo od stycznia można płacić w Peweksie i w Baltonie złotówkami. Te Peweksy i Baltony to jakieś batoniki są, czy... Premiera musicalu Metro Janusza Józefowicza. Gdyby nie Metro, nie byłoby go w filmach Lubaszenki i Józefowicz nie byłby popularny. A gdyby nie był popularny, nie związałaby się z nim Natasza Urbańska. A gdyby nie to, nie byłoby tego. W Polsce wypuszczono banknot o nominale 1 000 000 złotych. A jak wiadomo? Milion jest za rogiem, tak jak żabka. A u ciebie dalej nie ma miliona, sobie jeszcze trochę poczekasz. Tak sobie kurwa poczekasz na 1,5 miliona. Już miałem. Zaprzestano produkcji Fiata 125P. Za to ruszono z produkcją najlepszego auta do wieśnieckiego tuningu, czyli Fiata Cinquecento. Rozpoczęła się akcja Pustynna Burza i nie chodzi o coming out piaska, tylko o to, że Saddam Hussein w końcu się doigrał. Znaczy, prawie, 20 lat później, ale wiecie jak jest. Zespół Roxette zdominował wszystkie listy przebojów, łącznie z moją dyskotekową ze szkoły Ej, to chyba nie ja miałem czytać. Michael Jordan zdobył z bykami pierwsze mistrzostwo NBA. Dennis Rodman zdobył dwa lata wcześniej. Narodziła się maskotka Segi, Sonic the Hedgehog. Szkoda, że tak źle skończyła. Do you know the way? Na propos złych zakończeń, rozpadł ci się może związek? Nie martw się, po 69 latach rozpadł się Związek Radziecki. Nirvana wypuściła nową płytę Nevermind i zmieniła całą muzykę. Kurt Cobain palnąłby sobie w łeb, gdyby usłyszał dziewczynki na TikToku tańczące do Smells Like Teen Spirit. No tak. Magic Johnson przyznał, że jest nosicielem wirusa HIV. Hip hip, hura dla niego. A hip hip, hura dla Jamesa Camerona, bo premierę miał Terminator 2. Film, po którym zaczynasz być milszy dla maszyn.
Dziękuję bardzo panu i przepraszam za kłopot, że musiałem naciskać na pana. Do widzenia. Zaczynasz też być milszy dla ludzi, bo mogą okazać się pyszni. Premierę miało milczenie owiec. Ale bym zjadł teraz cheeseburgera z maka i szejka waniliowego. Zawalił się maszt radiowy w Gąbinie Konstantynowie. Najwyższa zbudowana rzecz przez człowieka do 2008 roku. Miał 646 metrów, dopiero 30 lat później ktoś bił się na wyższe wyżyny. Głupoty. A mowa tutaj oczywiście o modelce Samueli, czyli byłej uczestniczce Top Model, która rzuciła ostatnio takim hate speechem, że ja pierdolę. Bo ja nie chcę też szczerstwa, nie chcę LGBT. O kurwa! Mowa była o świecie lepszym bez Żydów i bez LGBT. I to z taką zapalczywością, z taką wiarą, że to było chyba najstraszniejsze. Nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są, a tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność. Nie wiem, może za dużo mówię, no ale tak jest. Oczywiście wszystkiemu przyklasnęła Konfederacja, na którą zresztą ta modelka Samuela głosuje, ale szybko się z tego powycofywali, pousuwali lajki, pousuwali komentarze, pousuwali udostępnienia. No bo przecież tak pierdolić nie mogą. Oficjalnie. Modelka za to może i jest bezkarna. A nie, jednak nie. Wszystkie firmy zerwały z nią kontrakty. I też większość, która z nią współpracowała, odcięła się od niej całkowicie. Ale myślę, że miała tego pełną świadomość i zrobiła to z pełnym przekonaniem, więc... Nie wiem, może za dużo mówię, no ale tak jest. Mnie tylko zastanawia jedna kwestia. Jak można nie chcieć tego żydostwa w Polsce, a mieć na imię Samuela? A, zapomniałem, był... Taki jeden z Austrii, co też miał takie pochodzenie i myślał podobnie. To tak jakbyśmy ja i Yoshi wyskoczyli z czymś takim. Ja chciałem tylko powiedzieć, że my sobie nie życzymy żadnych rzeczy w tym kraju z tak. AGD i z rzemiosła. I jeszcze tego całego USB-C i USB, RGB. RGB, tak, tak. RGB absolutnie nie. NTSC, tak, tylko dobrze. PAL. Tylko PAL tutaj w tym Polsce, w tym kraju. To może być, ja sobie nie życzę, żeby też. Było coś innego. Tak. I zakaz modelkowania, zakaz modelkowania. No, a przynajmniej żeby się nie wypowiadały publicznie. No, to jest coś, czego nie zrozumiesz. Czego? Czego? Słuchaj, no, nie... Czego jeszcze nie dograliśmy? Przede wszystkim nie krzycz, spokojnie, po prostu jest jeszcze jedna rzecz, zapomniałem całkowicie. Dobra, już lecę z powrotem. Żeby zrobić jeszcze jedną rzecz nagrać, więc dobrze by było, gdybyś przyjechał. Jestem. Jak ty to robisz? Nie wiem, stary. To co mieliśmy nagrać jeszcze? W sumie nie pamiętam, ale... Ale możesz na razie tu posiedzieć i ja poczytam komentarze. Błagam, nie obrażajcie lewicy tym kapelą. Kapela to kapela, lewica to coś innego. Słuchaj, no generalnie ani skrajnej lewicy, ani skrajnej prawicy nie trzeba nikim, ani niczym obrażać, bo sami sobie to robią. I zamiatają się jak siemasz. Dzieci? To jest moje osobiste pytanie i nie odpowiem na to. Na pewno dokonam 6 stycznia aborcji. Tak to już jest, kochani, kiedy jest się pierdoloną skrajnością. A kapela orze się sam jak pole pod Szczecinem, kurwa co tydzień do płaszcza ziemi. Tutaj jakieś odpyskówki do Stanowskiego. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony, kmiocie. Tutaj Patronite. Przy okazji zerknijmy, minął miesiąc i do pierwszego progu brakuje 73%. A to jest próg, w którym Jaś Kapela pisze wiersz. Całe szczęście, że nie osiągnięto. A ostatecznie umawia się na walkę z innym, tym razem prawicowym swoim odpowiednikiem. Ziemowitem Kossakowskim. Walka z Jasiem Kapelą to jest walka prawicy z lewicy na każdej płaszczyźnie. No i potem Kapela wrzuca tweeta, czy tam kurwa, nie wiem, jakiś wpis o księdzu Popiełuszce i sobie strzela w kolano. No. Przecież mi się wydaje, że on już nie ma kurwa kolan. Taki ma tam same dziury, więc w sumie nie robi mu to różnicy. To, znudziło się już szkalowanie papaja. Lepiej, żeby nowi ludzie się nie rodzili. Starzy dość już spierdolili. No i przez to Najman zapowiedział, bo on organizuje tę walkę, że przez to walki nie będzie. A jeżeli Najman cię z czegoś wypierdala, no to jest kurwa naprawdę żenujące. To tak jakby Maria Magdalena mówiła ci, że jesteś kurwą i się nie szanujesz. A Ordo Iuris, czyli słynni fundamentaliści opłacani przez Kreml albo nie pamiętam, żądają przeprosin. I tak sobie myślę, a może to jest inside job, że Kapela zrobił to specjalnie, żeby mieć pretekst, żeby się nie musieć bić. To tak jakbym ja miał problem z Yoshim. No i co ty w mordę kopany góralu, co? Co sobie myślisz, Ślązaku, że co ty będziesz godać do mnie? Będę sobie mówił, co chcę. Zajebać ci kopanałem? Tak, spróbuj, może na fejmę mam nie wyzwi.
Nie, ja nie chcę się bić. Bo pewnie nie umiesz, co? No nie umiem. Nie, w sumie też. To co? Among Us! Super, że można rozwiązywać konflikty w ten sposób. Among Us to najlepsza rzecz. Dobra. Emergency meeting? Co jest? Ty rurodenta, czemu żeś mi nie powiedział, że jesteś impostorem? Czemu nie powiedziałeś, że jesteś impostorem? No ale mogłeś powiedzieć, bo wyszedłem na debila, ty do strasznego chuja i... Kurwa, stary! Nie chcę już z tobą grać. Miałeś mi powiedzieć! Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Chuj z tobą, dobra. Bijemy się kurwa na Fame MMA. Nie ma usprawiedliwień. Możesz mieć 90 cm wzrostu, ważyć 18 kg i dalej chcieć się napierdalać. Jak Hasbulla Magomedow, czyli mini Khabib. Na pewno to widzieliście. Dwójka dzieciaków, które chcą się tam napierdalać między sobą i powstrzymuje je dorosły. No popróbuj, Dawid, popróbuj. Idziesz... Śmieszne, nie? No to sobie odpowiedzmy na pytanie, jak spierdolony jest to? Otóż tak spierdolony już na samym początku, że to wcale nie są dzieciaki. To Hasbulla Magomedow z Dagestanu i Abdurozik z Tadżykistanu. Jeden ma 18, drugi 17 lat i są kurwa obaj jebanymi gwiazdami. To nie tylko karbonu. Jak się można pochodzić? Ten jeden dopiero zaczął, ale ten drugi już nagrywa od jakiegoś czasu, jest raperem, robi piosenki i tak dalej. Postanowiono ustawić im walkę z taką właśnie pseudokonferencją, że niby jest spina między nimi, że sobie coś tam zarzucają, że ten jeden mówi, że pracował kurwa jak był Ramadan, czy coś takiego, nie wiem dokładnie. Jest cały face-off i wygląda to komicznie, tym bardziej dla ludzi z zagranicy, którzy jakby nie znają tej kultury, bo to tam jest jakaś czeczeńska troszeczkę kultura w tym wszystkim i wzbudziło to bardzo duże kontrowersje. Nie. Abdurozik. Z jednej strony był śmiech i udostępnianie przez gwiazdy, a z drugiej potępienie społeczeństwa, tym bardziej społeczeństwa, które nie wiedziało, że to nie są kurwa dzieciaki. Tylko ludzie, którzy cierpią na chorobę, która powoduje zahamowanie ich wzrostu, a co za tym idzie wszystkiego innego, to samo z głosem. Mają takie głosy, ponieważ te wszystkie rzeczy, które są tam w środku, też są hamowane. To taka trochę jakby się zastanowić odwrotność progerii. Czyli, że jesteś młody, a wyglądasz jak kurwa Benjamin Button. Młody. What if I told you that I wasn't getting older, but I was getting younger than everybody else? Co zresztą widać było w teledyskach The Antwoord. DJ Hot Deck. Wróćmy jednak do naszych bohaterów. W tej chwili są chyba jednymi z najpopularniejszych influencerów na social media. A na pewno Hasbulla, który robi furorę na Instagramie i TikToku. Kiedyś brata, ale priority. No kurwa, content totalnie pod to. Wiecie, idą do restauracji, mówią co zamówili, to jest takie śmieszne, bo oni zamawiają te rzeczy, a mówią je troszeczkę inaczej, ale są tacy mali w ogóle, haha. Burger. I o człowieku, ale jestem rozjebany. To jest najlepsza rzecz w życiu, jaką zobaczyłem. Głodny trochę jestem, zjadłem coś. O, a co ty mnie byś zjadł? Wiesz co? Burgir! Maciek, ty kawalarzu. Burgir! Jezu, przecież to jest najśmieszniejsza rzecz na świecie, nie ma nic śmieszniejszego, nie? A, dawaj, nagramy o tym TikToka. Burgir! A ludzie traktują ich jak jebane maskotki. Tak jakbyś miał mini pomeraniana i tylko dlatego jest fajny, bo jest taki mini, taki jeszcze mniejszy i patrz jakie ma małe nóżki i tak jak on gryzie, zobacz jak ten chlebek i tak miam, 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 miam. No to tutaj tak samo, taki człowiek, ale pomniejszony, haha. No i właśnie, haha, czy jednak nie haha do chuja. Tutaj mamy pewien konflikt dualizmu empatycznego. Bo z jednej strony przecież to kurwa są normalni ludzie, dajmy im żyć, dajmy im robić to, co kurwa chcą tak naprawdę. Chcą się bić, to niech się biją, chcą być gwiazdami na social mediach, proszę bardzo, to jest ich sprawa, są właściwie dorośli. Z drugiej jednak strony za tym ktoś stoi. Ktoś, kto zbiera za nich profity i kto ich wykorzystuje w nieetyczny sposób. A takich sytuacji było w chuj. Proszę usiąść. Wygrałem piwo? Nie, bo trzeba się wykąpać całemu. Po to tylko, żeby całe społeczeństwo miało radochę i używanie. Tego typu... Biznes is business, co nie? Karzeł, co ty robisz? Nie jedź na ulicę. No nie jedź na ulicę, pogrzało cię. I to jest zwykle ta sama droga. Najpierw jest jakieś takie patusiarstwo, potem pojawia się bogactwo, są Rolls Royce'y, wiecie o co chodzi. Ci ludzie mamieni są tym, że przez ich jakieś niedyspozycje są w tym miejscu, w którym są i są przyzwyczajani do tego. A ja doskonale wiem z wielu przykładów, jak temporalne jest to.
I tak szczerze mówiąc, nie lubię takich zagrywek nigdzie, ale z drugiej strony, no nie można im odmówić, jeżeli oni mają z tego fan, oni mają z tego radochę, to niech sobie, kurwa, gdzieś tam mają, prawda? Tylko muszą zdawać sobie sprawę z tego, że w jakiś sposób są wykorzystywani. Dlatego odpowiadając na moje własne pytanie, jest to spierdolone 6 na 10. Kurde, już myślałem, że to ja mam coś z dźwiękiem XD. Ale ja, że wszystko słychać. Borg audio się zjebało i to potężnie XD. Przez chwilę myślałem, że mam po prostu te głośno. Komuś się dźwięk zjebał. I kilkaset innych. Ach, kocham to u ludzi. To jest zajebiste raz, że widzisz komentarz pod postem, w którym ktoś napisał, a nawet kilka osób napisało, że dźwięk jest zjebany, więc co robisz? Ej, chyba dźwięk wam się zjebał. No bo na pewno twój komentarz dopiero coś wniesie. Dwa, widzisz przypięty komentarz, w którym jest to wytłumaczone i w którym jest wypunktowane wszystko. Na wszelki wypadek napiszę, że dźwięk się zjebał, bo może jednak nie wiedzą. To trochę jak z tym dowcipem o autobusie. A ja wiem, co się zepsuło. Chłopcze, nie przeszkadzaj mi. Ej. Ale ja naprawdę wiem, co się zepsuło. Proszę, nie przeszkadzaj mi naprawdę, okej? Ale ja wiem, co się zepsuło. Co się zepsuło? Autobus. Ale, gwoli wyjaśnienia, dźwięk się nie zjebał. Po prostu morza, szum i... Ptaków śpiew. Dzika plaża, nie. Morza, szum i wiatr urywający cipę przy kolanach zrobiły swoje. A nasze mikroporty ukryte pod koszulką miały za małą, za słabą ochronę. Nie to co potężny mikroport Sylwestra ukryty pod grubą szatą nieprzepuszczającą niczego na Islandii przy podnóżu wulkanu. Podczas kręcenia filmu o ekipie. Ekipa nie mają ostatnio najlepszego czasu. No to my nie mieliśmy takich. Mieliśmy mikroporty, co super wychwytywały wiatr. Bo chuj ten podsiadło oszukuje. I niestety chuja z tym mogliśmy zrobić. A że jednak był to jakiś urok polskiego morza, z czego zresztą śmialiśmy się podczas nagrywania, że w dźwięku to będzie słyszalne, że jest ten wiatr i na pewno spoko to będzie brzmiało, no to tak już zostało. Nie no, pewnie jeden weekend wolnego w roku, to wiatr musi mi urywać łeb. Pewnie. Inna sprawa, ciekawostka, na niektórych urządzeniach działało to bezbłędnie. Serio, sprawdźcie sobie. Na innych rzeczywiście beznadziejnie nic nie słychać. Na przykład Lolo ma telefon i na tym telefonie kurwa nic nie słyszał, natomiast na telefonie swojej dziewczyny czy też jakiegoś kolegi słyszał wszystko zajebiście. Możecie sprawdzić, włączcie sobie to na kompie, albo na telewizorze, albo na telefonie, ale na słuchawkach i zobaczcie, czy rzeczywiście dźwięk się zjebał, czy nie. I tak sobie myślę, szczerze mówiąc, z punktu naukowego, czy to nie jest kwestia fal dźwiękowych, które starsze urządzenia, które mają chujowsze głośniki, takie właśnie jak telefony, one po prostu nie redukują ich i nie wytłumiają. A te nowsze po prostu pewien sygnał wycinają. Być może dowiemy się tego od Dawida, albo i nie, bo przywrócono mu kanał, to pewnie teraz kurwa świętuje. A jeżeli chodzi o szum fal, to... Po co ja będę nagrywał na cudze kanały? Idę świętować odzyskanie swojego. Spokojnie, będzie jeszcze odcinek rzeczy, które wkurwiają w Koszalinie i w Mielnie i może tam tak nie będzie napierdalać. Tak jak nas w Koszalinie ponapierdalał i oszukał hotel, w którym mieliśmy spać i którym wydoił mnie kurwa na 1300 zł. Oszukał z pokojem, potem zablokował możliwość wejścia i odmówił zwrotu pieniędzy. Ale chyba nie ma co już strzępić ryja publicznie. Po prostu załatwimy sprawę w sądzie. Wracając jednak do komentarzy, pojawiły się też takie. Oglądając tego w ciemnej podkoszulce, czułem się jakbym oglądał brzozę. Trochę taki cringe. Mielno! No cóż, prawdę mówiąc, o to też chodziło, bo to jest kurwa taka seria, która się nazywa Prawdziwy. Tak, więc chyba chodziło o prawdziwy archetyp, oczywiście hiperbolicznie wypierdolony jakiejś postaci. A zagraj Dorothy Sandstorm! To była postać, która miała wywołać cringe. To była postać bazowana na postaciach, które mijaliśmy przez te 3 wieczory, które spędziliśmy w Mielnie codziennie, kurwa, na ulicach. Graliśmy też na totalnie otwartej kamerze, informując ludzi o tym, że nagrywamy. Więc większość scen jest inscenizowana. Ale szczerze mówiąc, cieszę się, że wywołały ten dreszcz cringe'u, który tak się tutaj gdzieś zaczyna w żołądeczku i tak tak robi tak. Oj, kurwa, ja pierdolę, co ja oglądam. Co, Mati? Fajnie było, nie? Nie? Popisałeś się, nie? Fajnie, nie? Wyszło, kurwa, co? Mama pewnie dumna, nie? I babcia. Dumne. No dawaj! Jadą, świry, jadą! Mielno! Każdy mówi, że najgorsze w toalecie to jak chrapnie ci woda na tyłek, lecz ostatnio uświadomiłem sobie, iż gorszym jest niezauważenie, że ci staje i tak perfidnie szurnie po muszli. O ile w pierwszym przypadku wystarczy wrzucić trochę papieru do klopa, to ciekawe, czy internet znajdzie sposób na ten drugi dyskomfort. No rzeczywiście, przyznaję rację, że czasami rzeczywiście tak jest z tymi pitokami. A najgorzej rano. Myśl o grzywce, kaj godek. To nie jest mój pitok. Ale weź ty mi wytłumacz, jak to nie zauważasz, że
coś dygnęło. No jak kurwa wstajesz, no to wiesz, no kurwa czujesz po spodniach, bokserkach, czy nie wiem, czy jeżeli jesteś nagi, to też kurwa, no przewracasz rzeczy idąc do łazienki. Czy robić się to tak nagle, bo masz fetysz siadania na kiblu. I z jednej strony zadajesz pytanie, a z drugiej w jakiś sposób sugerujesz odpowiedź emotikonką. No ta ikonka nie jest przypadkowo. John Bobbitt Style. John to przykład tego, że stajesz się sławny i sukcesywny po odcięciu fiuta. Bo dopiero wtedy, jak masz go z głowy, to zaczynasz myśleć mózgiem, a nie nim. Nie, to nieprawda. Przyszyli mu go z powrotem i zagrał w pornosach. Nie mów mi, jak mam żyć! Stary, 5 lat czekania i w końcu się udało, tak jest! W końcu ktoś nagrał teledysk zainspirowany twoim komentarzem. Ta noc będzie nasza marzenia gorące. Oto przed wami Monika Banasiak i Julia Jaroszewska z utworem Nie mów mi, jak mam żyć. Gdzie Monika? Wernut Moniku! Ja lubię was śmiech! Czyli witamy w... Sarkazm czy Srakazm! Jestem namiętna, tak niedostępna. Wielu fragmentów tego klipu nie mogę wam pokazać i ja się dziwię, że on jest jeszcze na YouTubie, bo jest naprawdę, kurwa, tak w chuj źle brutalna. Jest to nagle wyskakujący, niezrozumiały gór, przy którym... Taka, nie wiem, Martwica Mózgu czy Cannibal Holocaust to są, no, takie filmy rodzinne albo dla dzieci wręcz. Ale polećmy od początku. Co to kurwa ma być? Trailer Wiedźmina 4? Myślałem, że załatwimy to spokojnie. Zdrowi łajzy. Dobra, stop. Widzieliście ten zabieg? Myślę, że Tarkowski byłby dumny. Oszczędność narracyjna. Po prostu pokazujesz ciężarówkę, przecinasz krzykiem kobiety i czernią i cyk, jest porwanie. Nie musisz nawet pokazywać tej sceny porwania, a i tak czujesz, że coś tam się złego wydarzyło. Poza tym, że ta scena jest po prostu zła. Bo czemu ona kurwa jest w innych ciuchach niż była, kiedy została porwana? Czy to znaczy, że ją przebrali, czyli coś się tam jeszcze działo? Ale tego nie ma już wyjaśnionego i staje się to nielogiczne. A tutaj co mamy? Mannequin Challenge? Halo? 2015? Coś wam wypadło. Kula dietka. Nie gawarit mnie jak żyć. Gdzie Monika? Wernut Moniku! Ja lubię was wszystkich! Oho, jednak możliwe, że Vega Patryk miał coś wspólnego z tą produkcją, patrząc na tę grę aktorską. Jestem namiętna, tak niedostępna. Ja pierdolę, tego się nie spodziewałem. Po prostu idealny moment na śpiewanie takich słów. Jestem namiętna, tak niedostępna. Potem jest brutalnie, więc to musieliśmy gdzieś tam wyciąć, ale i tak nic nie przebije tego. Nagły twist fabularny, zwrot akcji. Ona nie wiem, jakim cudem się wyrywa, mimo że oni jej tam pilnowali i tak dalej. W ogóle skatowali ją itp., ale ona się jakoś wyrywa i popycha tego gościa, bo tak, to co widzicie, to jest popchnięcie. I to takie mocne koniec końców, że gość pada na ziemię i ona go dobija łopatą. Ale najpierw refren. Ta noc będzie nasza, marzenia gorące, że ciało płonące. O, tutaj, to ona nie zakopuje skarbu, gwarantuję wam. A tutaj mamy scenę jak z dobrego nigeryjsko-etiopskiego filmu. Kurwa, nawet typ w Pulp Fiction tyle razy nie spudłował. Halinka, trzymaj mnie, a nie, przepraszam, serce jest po tej stronie. Halinka, trzymaj mnie, bo kurwa, co ja zobaczyłem przed chwilą. Nie mów mi, jak mam żyć. Oni dali ten efekt, którego ja użyłem z Rawgorem w filmie, w którym leci na niego tam rakieta, 7 lat temu i zrobiliśmy to lepiej. To cię dopiero rozwali, cwaniaczku. W ogóle ta akcja, jak tak patrzę, to albo ja czegoś nie rozumiem, albo to się dzieje w kurwa kilku różnych uniwersach. W jednym z nich Monika Banasiak śpiewa jak Whitney Houston i tańczy jak Jennifer Lopez. I to nie jest to uniwersum. Dziwką dla ciebie będę, wszystkim będę. Onze, me ciało ponące, szczyty kuszące. Co to kurwa był za efekt montażowy? Jedzie auto i nagle strzela z niego laska. Ale jedzie dalej, ale nie jedzie, tylko że auto jedzie i potrąca tamtą, ale jak jedzie, kurwa, jak ona strzela i się wychyla, widać, że nie kieruje, co jest, kurwa? Serio, zaczyna przypominać mi to parodię drużyny A, którą my robiliśmy w 98 roku z kolegami. Nie mów, jak mam żyć! Nie mów, jak mam żyć! A teraz co? Jeszcze Pershinga wzięliście? Wykopaliście dziada, czy co? No i wjechał Kill Bill, moi drodzy, zarówno motyw, jak i, kurwa, skafander.
z wypożyczalni strojów, co widać, bo ma tutaj napisane Kill Bill, żeby było wiadomo. Wiedzieliście, że jak ruszacie tak karabinem podczas celowania, to kule dalej lecą? Bo jej popychacie? I teraz wytłumaczcie mi fabularnie, po chuj on wracał na to lądowisko. No, no serio, po chuj, kurwa, wiesz, że są tam ludzie strzelający, kurwa, z karabinu. I oczywiście na koniec wielki, niesamowity wybuch CGI. Wydaje mi się, że Tomek Bagiński mógł przy tym, kurwa, maczać palce. No powiem wam tak, że chyba jest to najlepszy film Patryka Wegi. My też taki zrobimy. Słuchajcie, tutaj miała być scena, w której wchodzimy tam i tam są dwie dziewczyny i kilku gości w skórach i... To prawda, mieliśmy helikoptery, mieliśmy kałachy wynajęte, wszystko mieliśmy. Tylko no okazuje się, że jest wstęp tylko dla pracowników muzeum, więc jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję zostać pracownikiem muzeum, to polecamy, bo dzięki temu będziecie mogli nagrać taką scenę w amfiteatrze, a tak to nie. No trudno. No dobra. Podsumujmy sobie. Na pewno myśleli, że zrobią sobie ten klip tak trochę z jajem, że to będzie takie swobodne, takie śmieszne, nawiązania do różnych filmów i tak dalej, i że będą się przy tym fajnie bawili. Pewnie tak było. Więc tego absolutnie nie można im odmówić. Tylko że co innego, kiedy robisz coś takiego prywatnie i wiesz, że to ma być śmieszne, a co innego, jeżeli chcesz, żeby ludzie brali to na poważnie. A tutaj podejrzewam, że działali na najwyższą skalę swoich możliwości. Bo to jednak ewidentny sarkazm. Z taką nutką sarkazmu. Sarkazmu, który wiecie, gdzieś tam sobie krąży wśród znajomych i robicie razem takie śmieszne rzeczy, nagrywacie sobie filmiki, no to fajnie, tylko jak puszczacie to ludziom, którzy nie są waszymi znajomymi, to już chujowiej. I czas na suchar tygodnia! Jak nazywa się radio, które przestaje nadawać? Radio Szczym Ryja! No i to niestety koniec, moi drodzy, musimy się ładnie pożegnać. Pamiętajcie o tym, żeby lajkować, żeby subskrybować ten kanał, żeby subskrybować kanał Miszon, żeby subskrybować kanał Tymonce, żeby subskrybować papiery rozwodowe, żeby subskrybować przegryw. No Josiego trzeba subskrybować. A właśnie, kurde, jeszcze jedna scena jest do nagrania. Dobra. Ja pierdolę, jeszcze coś? A, Filip, słuchaj, mi naprawdę mega głupio. Po prostu jest jeszcze jedna rzecz, której zapomniałem dograć, no i... Mam jeszcze dwa dni wakacji. Jest to mega kluczowa, arcyważna rzecz, musisz tutaj przyjechać, no. Co jeszcze nie nagraliśmy? Z czym? Mieliśmy nagrać scenę. A, scenę. Dzwoniłeś do mnie, że no tak, scena mamy. Tak, masz rację. Tak, no. Zaraz. Kurde, ja już ją przerzuciłem na następny odcinek, więc... No serio? No serio, no. Kurwa, naprawdę? Ja pierdolę. Nagrywam to, widzowie, już trzeci raz. Zrobimy ten film tylko i wyłącznie gdzieś tam z jednym małym cięciem. Generalnie to całe hakowanie i tak dalej, to był żart. Jakby ja to zrobiłem, nie ukrywam, dla atencji i dlatego, bo było krucho, widzowie. Jakby ja musiałem sobie zasięgi gdzieś tam naprawić na nowo. Chciałem, żeby każdy napisał do mnie, bo przestali pisać do mnie ludzie, koledzy, i zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, więc przepraszam was, widzowie, ale to było zaplanowane, to zaplanowana akcja, to był żart. Dobra, będzie w razie czego. Nic. Co to jest? Nic nie nagrywałem takiego. Czy ty, kurwa, robisz w chuja widzów? Nie. Kurwa!